Kierowcy w Zabrzu borykają się z szeregiem remontów i zamkniętych tras. Jedne się kończą, drugie zaczynają. Tymczasem kolejny ważny odcinek będzie przebudowany. Chodzi o ulicę 11 listopada. To ruchliwa droga, która już niebawem połączy się z sąsiadującą ulicą. Karolina Komada. Wąska, do tego pełna studzienek ściekowych, dziur i nierówności. Tak prezentuje się ulica 11 listopada w Mikulczycach. Dla mieszkańców to jedyna droga do swoich posiadłości, a komfort jazdy pozostawia wiele do życzenia. Jednak już za parę miesięcy ma się to zmienić. Stoimy w miejscu, gdzie realizujemy największe inwestycje drogowe, ale bardzo się cieszę, że udało się pozyskać kolejne pieniądze, kolejny projekt na dokończenie jednej z newralgicznych dróg, drogi bardzo ruchliwej, drogi, która jest tak zwanym wąskim gardłem. No więc myślę, że dobry projekt, który przygotowaliśmy, ale przede wszystkim środki, które pozyskaliśmy, spowodują, że wąskie gardło przestanie nam dokuczać. A w planach jest poszerzenie jezdni i co najważniejsze, pozbycie się dziur. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przekaże Zabrzu 2,5 miliona złotych, czyli 50% kwoty całej inwestycji. Program inwestycji strategicznych, gdzie prawie 3 miliardy złotych tylko na drogi w województwie śląskim, plus Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, plus Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to około 5 miliardów złotych na drogi lokalne w województwie śląskim od 2016 roku zostało wydane. Dzięki temu takie miejscowości jak Zabrze, czy też mniejsze miejscowości, mają szansę na realizację inwestycji, na których mieszkańcy czekali niejednokrotnie wiele, wiele lat. Pozyskane środki na przebudowę ulicy 11 listopada będą uzupełnieniem innej drogowej inwestycji. Wyremontowany 2-kilometrowy odcinek będzie sąsiadował z przedłużeniem jednej z głównych ulic. Przebudowane drogi ułatwią przejazd przez centrum Zabrza. Myślę, że ten układ komunikacyjny bardzo mocno się poprawi. Trzeba też powiedzieć, że z końcem wakacji kilka dużych inwestycji zostanie zakończonych. Kończymy w tej chwili budowę przedłużenia Alei Korfantego, która jest osią północ-południe dla Zabrza i dla dzielnicy Mikulczyce. Natomiast ulica 11 listopada stanowi z kolei oś wschód-zachód, tak? I jest obciążona ruchem lokalnym, jest obciążona komunikacją publiczną, a jej stan jest w tej chwili fatalny. Prace remontowe potrwają około 6 miesięcy, jednak zanim się rozpoczną, zostanie wyłoniony wykonawca.